Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Mamy kolejny dzień, jesteśmy dalej na polu Marigold. Dzieci już biegają sobie po podwóreczku, łaskają, zaprzyjaźniły się z kotkiem. A to już na początek uciekł. Tak. Cześć Kitek. Hej. Fajny jest. Tu w środku. Cześć. Siemano. Justyna przygotowała nam pyszne śniadanko. Zaraz wołam dzieci. Jedziemy dzisiaj połazić po Cedyni. Dzisiaj w nocy zerwał się naprawdę silny wiatr. Na tyle silny, że bałem się, że nasz namiocik, toaletka gdzieś odleci. Także w nocy złożyłem go na pół i przykryłem. Widzicie, tutaj mam koło zapasowe od przyczepy. Jakoś przetrwał do rana, także dobrze jest. Kolejna przeciwność pokonana. A tymczasem woda się skończyła, muszę przynieść na owy zbiorniczek. Dzieci możesz zawołać na śniadanie. Dobra. Taka mała przebieżka rano dobrze mi zrobi. Poprawi apetyt. I okej, napełniamy sobie baniaczek, wąż nam rośnie. Jak jakiś obcy z planety X. Okay. Ja też rączki umyję. Ketchup. Także jemy śniadanko i ruszamy w drogę. W drogę. Zajechaliśmy jeszcze do Morynia. To jest to miasteczko, gdzie byliśmy wczoraj. Idziemy zobaczyć sobie gród, czy to zamek w Moryniu. A zobaczcie, jakie tutaj są piękne rozlewiska przy jeziorze. Takie leśne. Normalnie Floryda. Ale to piękne. Zaraz jakiś aligator na mnie wyskoczy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zwiedzanie grodu lub zamku. Teren nie jest ogólnodostępny. Odbiliśmy się od bramy, brama jest zamknięta. Dobrze by było, gdyby napisali coś na tablicy informacyjnej, która znajduje się kilometr stąd na parkingu. To byśmy nie szli na próżno. Także idziemy zwiedzać sobie dalej. Jesteśmy teraz w Cedyni, ale my to dzisiaj mamy pecha. Znaleźliśmy wieżę widokową, ale są prowadzone prace remontowe, także ten punkt nam dzisiaj też odpada z planu. Co tam jest, synek? Także dzisiaj mamy trochę pechowy dzień, okay. Ale postaramy się wynawigować do następnego fajnego punktu. Stąd nas chyba już nie przegonią i chyba atrakcja nie jest zamknięta. Jesteśmy teraz pod górą Trzcibora w Cedyni. Zobaczymy, jaki stamtąd jest widok na okolice. Rozpoczynamy wspinaczkę na górę. Pierwsze schody pokonane. Na razie wszyscy uśmiechnięci. Zobaczymy, jak to będzie na szczycie. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo wiatr tu bardzo wieje. Zasłaniam ręką mikrofon. Pokażę wam widok, jaki stąd się rozciąga.
ale wieje, schroniłem się za pomnikiem. Wiatr jest tak silny, że powywalało wszystkie śmieci ze śmietników. Lata tu pełno folii opakowań. A ja usiądę sobie na chwilę, porozkoszuję się widokiem. Idziemy sobie do drugiej części tego obiektu. Jest tu taki gród bojowy oraz piękny mural. Widzicie, ja myślałem, że to jest namalowane, a to jest mozaika ceramiczna przedstawiająca bitwę pod Sedynią, a właściwie jej ostatni moment. Z jednej strony piechota, z drugiej konnica i wojska najazdowe, które zostały wciągnięte w pułapkę. Hej rycerze, wojowie! Czy mogę wejść do waszego grodu? Nie wiem! Wchodzę! No jak nie? Nie mogę wejść? To zapłacę, proszę bilet. A pieniążki? Tak. Proszę. Wchodzę. Ale dziury w podłodze. Żadnych wojsk najazdowych. Tam się trzeba jakiś wielki pająk. Szukamy właśnie najdalej wysuniętego punktu Polski w kierunku zachodnim. Dojechaliśmy już do granicy. Jak zobaczycie, stoi tam patrol Straży Granicznej. Granice są zamknięte. Zobaczcie, tutaj ciężko się połapać, czy jesteśmy jeszcze w Polsce, czy już w Niemczech. Wiele jeszcze nazw na reklamach, na banerach jest w języku niemieckim. Ale jesteśmy już w Polsce. Niestety pan bardzo miły strażnik graniczny nie był w stanie nam powiedzieć, gdzie jest ten punkt, albowiem też jest przyjezdny, oddelegowany tu na służbę. Pozdrawiamy pana serdecznie, także szukamy dalej. I mamy to, proszę państwa. Jak to mówią, koniec języka za przewodnika. Dziękujemy paniom, które spotkaliśmy tutaj w miasteczku. Dotarliśmy, pozdrawiamy. Miejsce znajduje się zaraz niedaleko parkingu. Tam mamy samochód. Tu mamy Teosia, mamę. Tu idzie Majeczka. I oto on. Najdalej wysunięty na zachód punkt Polski. Macie współrzędne. Jak nie wierzycie, to sobie sprawdźcie. Dalej już nie można. No chyba, że tam. Nie. Nie można zejść, bo tam są takie lekkie skałki. O, czyli najdalej będzie tam. Ciekawe jak tu z wędkowaniem. W sumie kupując uprawnienia w Polsce, można złowić niemiecką rybkę. W takiej podobnej sytuacji byłem kiedyś
kiedy wędkowałem z kolegą w Belgii. Pozdrawiam Cię, Jacku, jeżeli nas to oglądasz. Co tam u Ciebie? Wędkowaliśmy na styku Holandii i Belgii, też na rzece granicznej. I trzeba było uważać, żeby nie rzucić za daleko, bo można było dostać mandat. Tu na tablicy są najdalej wysunięte punkty Polski w różnych kierunkach. My jesteśmy dzisiaj tutaj. A jutro, kto wie. Wracając już powoli do domku, zauważyliśmy mały zjazd, mały parking przy trasie. Jest to rezerwat wrzosowiska cedyńskie, ścieżka edukacyjna. Także idziemy zobaczyć, co tam jest u góry. Miejsce jest bardzo niedaleko góry Trzcibora, to jest jakieś może 500 metrów, no troszkę przesadziłem. Może kilometr tam w dali widać parking od góry Trzcibora, widzicie? W tym miejscu. Może pora nie jest najlepsza, pora roku na oglądanie wrzosowisk, ale tutaj naprawdę to ukształtowanie terenu jest niesamowite. Jak falują pięknie pola, jak to wygląda, te wzgórza, dolinki. Naprawdę pięknie. Jak z daleka jedzie się i patrzy właśnie na te pola, to na myśl przychodzą właśnie takie epickie bitwy, gdzie dwie armie zbiegają ze wzgórza, żeby zewrzeć się na dole. Dosyć fajna ta ścieżka. Dobrze szlak oznakowany. Co kawałek, co kilka metrów mamy drogowskaz ze strzałką. A ile tu mrówek, jakie są wielkie. O, cyk. Cyk. O, będziemy się wspinać. Będziemy tam wchodzić. Teoś, wchodzimy na górę. Ale to jest naprawdę fajnie. A w porze kwitnienia wrzosów. A wcześniej. Dużo strzałek. A w czasie kwitnienia wrzosu to musi być naprawdę piękne miejsce. Są strzałki. Zobaczcie, ile mróweczek. A jak są mrówki? W sąsiedztwie są mrówkolwy. Działa to tak. O, może zobaczymy akcję jak z Discovery Channel. A jednak udało się mróweczce. Mrówka wpada do tego kopczyka i obsypuje się na samo dno. A tam czeka mały mrówkolew. Ciach! Łapie ją i ma obiadek. Może jakiś mrówkolew przybije nam piątkę. O, widzicie? Zobaczmy drugi. O, cyk, cyk, cyk. Takie zabawy ze zwierzątkami. Jakbyśmy nagle weszli w inny klimat. Tam na dole zielono, wilgotno i dosyć chłodno. A tu skwarnie, bezwietrznie i pustynnie. Zaczęła się ostra droga pod górę. Teoś już na gnieździe. Stromawo. Jest strzałka? Czyli idziemy dobrze. Wrzosowiska cedyńskie, przyjeżdżajcie jesienią, my chyba tu przyjedziemy, bo kiedy wrzosy zakwitną, musi być to naprawdę pięknie.
prawie jak w górach.